Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na piątek, do dalszego studium. W każdej duszy dwie moce walczą usilnie o zwycięstwo. Niewiara zbiera swoje siły pod wodzą szatana, by odciąć nas od źródła naszej mocy. Wiara zbiera siły pod wodzą Chrystusa, autora i dokończyciela naszej wiary. Godzina po modlitwie na oczach niebieskiego wszechświata toczy się walka. Jest to walka na śmierć i życie, a najważniejsze pytanie brzmi, kto uzyska panowanie. Tę kwestię każdy sam musi rozstrzygnąć. W tę walkę każdy musi się osobiście zaangażować albo po jednej, albo po drugiej stronie. Nie ma ucieczki od tego konfliktu. Zostaliśmy wezwani do przygotowania się do tej walki. Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Wezwanie to zostało powtórzone. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Musimy przywdziać każdą część zbroi, stać zdecydowanie. Pan uczynił nas, wybierając nas jako swoich żołnierzy. Walczymy odważnie dla Niego, zachowując prawość we wszystkim, co czynimy. Prawość we wszystkich sprawach jest niezbędna w duchowej walce. Gdy walczysz o zwycięstwo nad własnymi złymi skłonnościami, On pomoże ci przez Ducha Świętego właściwie postępować we wszystkim, aby wróg nie miał okazji zniesławić prawdy. Przywdziej jako pancerz ową sprawiedliwość gwarantowaną przez Boga, którą wszyscy mogą nosić. Ona ochroni twoje duchowe życie. Pytania do dyskusji. Pierwsze pytanie. Choć w tej lekcji podkreślony został osobisty aspekt walki, w której uczestniczymy, to jednak jako chrześcijanie jesteśmy także częścią wielkiej wspólnoty. Jak cała wspólnota może pomagać poszczególnym swoim członkom w duchowej walce? Jakie praktyczne rzeczy mogą uczynić społeczność wiary, by pomóc tym, którzy znajdują się w duchowej potrzebie, bez względu na to, jaka jest to potrzeba? 2. Czy militarne porównanie, jakim posłużył się Paweł, wzmagają poczucie realności wielkiego boju, który jest tak ważnym zagadnieniem w Biblii? Dlaczego ważne jest, byśmy zawsze pamiętali o tej rzeczywistości? Czy można sobie wyobrazić, by żołnierz zapomniał, że znajduje się na polu bitwy? Dlaczego w duchowej walce potrzebna jest nieustanna czujność? Dziękuję bardzo.